Dziś agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Kontrolerzy z poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego poprosili w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o przekazanie dokumentów związanych z warunkami budowy jednego z obiektów w Stobnicy. Zwróciliśmy się także o dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Powstaje wielkie gmaszysko w pięknym miejscu. Pilną kontrolę ekscentrycznej inwestycji w sercu Puszczy Noteckiej wszczęło również Ministerstwo Środowiska. Specjalizowana grupa ekspertów dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska uda się na miejsce. Zostaną pobrane wszystkie dokumenty, wszystkie analizy, które były przygotowane na tym etapie. Budowę liczącego kilkanaście kondygnacji zamczyska na obszarze chronionym Natura 2000 wzbudza ogromne kontrowersje. Znamy przypadki, że nadzór budowlany czepiał się do garażu blaszanego albo do wozu postawionego, albo do przyczepy kempingowej, a to okazuje się, że można usypać w obszarze Natura 2000 wyspę. Za inwestycją stoi poznańska spółka DJT. Jej właścicielami jest rodzina Nowaków, która była związana z poznańską marką odzieżową Solar. Przedstawiciele spółki byli dziś nieosiągalni. Abonent chwilowo niedostępny. W 2015 roku opublikowano pozytywny raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko na potrzeby Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. W tym samym roku spółka DJT otrzymała pozwolenie na budowę obiektu. W raporcie czytamy: pomimo iż użytkowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje potencjalnie wiąże się z ryzykiem niepokojenia i płoszenia ptaków poprzez nadmierną jego penetrację, nie można wykazywać negatywnego wpływu na żywotność ich populacji w rozpatrywanym obszarze Natura 2000. Pod dokumentem podpisał się m.in. profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który był bardzo mocno zaangażowany przeciwko działaniom Ministerstwa Środowiska w Puszczy Białowieskiej. Co zastanawiające, przeciwko inwestycji w Puszczy Noteckiej nie protestuje żadna organizacja ekologów. Nie jesteśmy w stanie podjąć się działania na rzecz każdego jednego przypadku. Ale ta inwestycja jest najbardziej bulwersująca w ostatnim czasie, myślę. Tak, ale my dowiedzieliśmy się o niej również z mediów. Myślę, że gdyby ekologom nagle zawidziała się budowa wieży Eiffla pośrodku Puszczy Białowieskiej, to wszyscy ci profesorowie, którzy dzisiaj buntują się przeciwko potrzebnej drodze, która istnieje w Puszczy Białowieskiej od XVII wieku, no byliby klaskali z uciechy i mówili, jak to dzięcioł trójpalczasty będzie wypoczywał na szczeblach wieży Eiffla. Choć dziś profesor Tryjanowski nie odbierał. W sobotę na Twitterze napisał: akurat znam tego pana, co to w Stobnicy buduje i gdyby był taki poziom poszanowania przyrody w Polsce, to byłoby więcej niż wspaniale. Przyrodnicy dają tylko opinie na podstawie wskazanych w zakresie raportu punktów. To Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydaje decyzję. A ta tłumaczy: stwierdziliśmy, że po spełnieniu naszych warunków nałożonych w decyzji określającej warunki prowadzenia robót nie będzie znacząco negatywnego wpływu na obszar Natura. No wystarczy mieć poparcie lokalnego samorządu, wystarczy mieć wsparcie zaprzyjaźnionych ekologów, zblatowane nadzory budowlane i wszelkiego rodzaju instytucje i wtedy wszystko samo się robi. Ten brak odpowiedzialności, który objawił się w roku 2015 przy tej decyzji, jest bardzo wyraźny i mam nadzieję, że te osoby, które dopuściły się ewentualnych nieprawidłowości, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Marta Szramowska, Telewizja Republika.